To nie jest kolejny film motywacyjny, ani kolejna motywacyjna papka, tylko jest to film z konkretnymi przykładami, jak radzić sobie z kryzysem podczas zawodów, jak i również kryzysem podczas treningów. Dodatkowym bonusem, dodatkową wartością dla Ciebie będzie tutaj również fragment wykładu doktora Sławomira Świtały, który przedstawił podczas naszego obozu biegowego Matner Running Team w Szklarskiej Porębie, który zakończyliśmy właśnie wczoraj, czyli w niedzielę. Ja nazywam się Paweł Matner, jestem fizjoterapeutą i trenerem biegania. Jak dobrze wiesz, organizuję również obozy biegowe i zapraszam Cię do oglądania dzisiejszego odcinka, w którym będę mówił o tym, nie tylko ja, jak poradzić sobie właśnie z takim kryzysem. Sam proces jest banalnie prosty, bo do kryzysu na zawodach możemy się przygotować właśnie na treningu. Ale do kryzysu na treningu, kiedy należy się przygotować? Tak samo, też na treningu. Poprzednią serią, poprzednim procesem treningowym szykujemy się do tego, co będzie się działo na następnym treningu. W moim przypadku, kiedy ja trenuję biegaczy w Matner Running Team, każdy następny trening wynika z poprzedniego treningu, z poprzedniego cyklu. Wszystko jest wspólną, integralną całością, gdzie następny trening wynika z poprzedniego, gdzie kolejne ćwiczenie wynika z poprzedniego i wszystko jest łączone w jedną całość, przez co biegacze nie są od razu narażani na wysoki stres, ale też przede wszystkim na kontuzję czy chociażby niepowodzenie treningowe. I teraz konkretny przykład. Prosto z naszego obozu biegowego. Biegacze biegali w zeszły piątek odcinki 300-metrowe i 400-metrowe, dość długie i na krótkiej przerwie, dość duża ilość powtórzeń i na krótkiej przerwie. I ten trening nie zostałby im zaaplikowany w pierwszy dzień obozu, tylko dopiero w piątek, a i tak jeszcze powtórzyliśmy, poprzedziliśmy ten trening interwałowy interwałami krótszymi odcinkami, z dłuższą przerwą i z mniejszą ilością powtórzeń, a niektórzy tych powtórzeń mieli jeszcze mniej, mieli podzielone to na dwa sety. I na przykład grupa, która biegała w piątek 20 razy 400 na przerwie minutowej w truchcie, to w poniedziałek, czyli parę dni wcześniej, biegała odcinki 15 do 16 razy 200 metrów na przerwie 200 metrów w truchcie. Więc ta przerwa 200 metrów w truchcie była dłuższa niż ta przerwa minutowa, która miała miejsce w piątek. I tak samo, długość odcinka tutaj była 200 metrów, a tam długość odcinka to było 400 metrów. Tutaj ilość powtórzeń było 15 do 16, a w piątek już 20. W taki sposób zawodnicy nie tyle przygotowali się mentalnie, ale też fizycznie odpowiednio znieśli trudy treningu, jaki miał miejsce właśnie w piątek, gdzie to biegali 20 razy 400. I jak sami biegacze opowiadali, biegało się świetnie, nogi same niosły do przodu i kompletnie nie odczuwali tego, że jest to 20 razy 400, czy chociażby to, że była już to prawie końcówka naszego obozu biegowego. I tak samo Tobie polecam najpierw zacząć od krótszych odcinków, dłuższej przerwy, a potem troszeczkę dłuższe odcinki i krótsza przerwa. W taki sposób zabezpieczysz się treningowo przede wszystkim, ale też mentalnie, psychicznie, więc tutaj mamy metoda Kaizen, metoda małych kroczków, małych celów. To możemy zastosować w każdej dziedzinie, nie tylko treningu, jak i również biznesie. Pozwala nam to przygotować nasz organizm, przygotować przede wszystkim naszą psychikę, dawkując sobie właśnie taki malutki stresor przed tym dużym, olbrzymim stresem, jakim na przykład będzie trening 10 razy kilometr, czy chociażby później w przyszłości start na zawodach. Jeśli jesteś w tym momencie w filmie, napisz w komentarzu Portugalia, bo już w lutym widzimy się na obozie biegowym w Portugalii 12 do 20 lutego 2022. Napisz w komentarzu Portugalia. Kolejny przykład małych kroczków, małych celów jest trening na przykład 10 razy kilometr na przerwie 4-minutowej. Później biegaczom skracam tą przerwę do 2 minut, a jak już z tym treningiem radzą sobie dobrze, to robimy na przykład trening 4 do 6 razy 2 kilometry na przerwie 4-minutowej, a później kolejnym etapem byłby trening 3 razy albo 4 razy 3 km. I tak dalej. Wszystko oczywiście zależy od biegacza, jego predyspozycji, startu, do jakiego się szykuje i tego, jak faktycznie znosi ten trening, zarówno mentalnie, jak i fizycznie, z tej strony fizjologicznej, czysto treningowej. I w taki sposób
podczas treningu, procesu treningowego szykujemy się do kryzysu na następnym treningu, kiedy bodźcujemy sobie właśnie te małe stresory, przygotowujemy się na coś większego. I tak też się mówi w psychologii, że częsta ekspozycja na czynnik stresowy o mniejszym natężeniu, mniejszym nasileniu pozwoli nam później ten większy stres dobrze znieść, że nie będzie dla nas tak wielkim szokiem. I tak samo tyczy się to treningu sportowego, treningu biegowego. A jak zatem zachować się, kiedy mamy kryzys na zawodach, kiedy mamy kryzys na przykład w biegu na 10 km, 21 km, na maratonie, triatlonie czy biegu górskim lub też biegu ultra? Co wtedy zrobić? Jednym z fajnych pomysłów czy z fajnych sposobów, które proponuję moim biegaczom, na przykład na maratonie, jest zajęcie czymś głowy. Biegacze dobrze wiedzą, że na maratonie jest dużo punktów z wodą, z napojami izotonicznymi, trzeba jeść też żele, oczywiście żele, tylko wtedy i wyłącznie wtedy, kiedy mamy je przestestowane na treningach. Ale często proponuję moim biegaczom nie myśleć o tym, że mamy 42 km, 195 metrów do przebiegnięcia, tylko na 5 km piję izotonika, na 10 km biorę żela i muszę pamiętać, żeby popić go wodą. Potem biegnę dalej, na 15 km jest izotonik, a na 20 km znowu jem żela i muszę go popić wodą. I w taki sposób od punktu do punktu skupiamy się tylko i wyłącznie na tym, żeby zrealizować zadanie, małe zadanie pod postacią napoju izotonicznego czy chociażby przyjęcia żela energetycznego. I przez to nie myślimy o dystansie, nie myślimy o pojawiającym się zmęczeniu, tylko skupiamy się na małych zadaniach, które są kompletnie oderwane od wysiłku fizycznego, tego takiego stricte męczenia się, tego bólu, czy chociażby walki z czasem. Mamy inne zadanie, czymś innym jest zajęty nasz umysł, nasz mózg i na tym się skupiamy. To pozwala nam przelecieć ten maraton, nie spostrzegając, kiedy minęły te 42 km. Kolejny fajny sposób na radzenie sobie właśnie z tym ominięciem tego kryzysu, zapomnieniem o nim jest, czy chociażby można to zastosować w biegach górskich czy ultra, bieganie do na przykład następnego zakrętu, do następnej prostej, do tamtego zakrętu, do tamtego znaku, do tamtego drzewa. Jak widać, tutaj w górach jest dużo drzew, więc musimy sobie wybierać to oddalone troszeczkę dalej, ale wtedy, mając te malutkie cele, zrealizujemy ten większy. Fajny sposób. Jest też fajny sposób, ja to mówię, na frajera. Znajdź przed sobą biegacza, który wygląda na najbardziej zmęczonego, albo na najbardziej charakterystyczny technikę biegu, albo na najbardziej charakterystyczny ma ubiór, więc pomału staraj się docierać do tego biegacza, przybliżać się do niego i w pewnym momencie już go minąć. Oczywiście nie może to być zastosowane w taki sposób, że jest to cel sam w sobie, że dobiegamy do niego i koniec, tylko chcemy go minąć. Nie jak najszybciej, tylko płynnie, jednostajnie na dystansie. I warto też sobie popatrzeć na tych biegaczy, jak oni się męczą. Że pomyśleć sobie, że oni się męczą bardziej niż my, bo wyglądają gorzej, bo widzimy ich od tyłu, widzimy, jak oni się męczą, więc my tak naprawdę nie jesteśmy bardzo zmęczeni, na ile nam się wydaje, tylko po prostu musimy biec i wyprzedzić tą osobę, która jest tam przed nami, czyli znaleźć tego, jak ja to mówię, nawet brzydko, frajera, którego chcemy wyprzedzić i potem następnego, następnego, następnego i następnego, bo oni się męczą tak samo jak ja, a nawet bardziej, bo widzimy cały ogląd tej sylwetki tego biegacza, tej biegaczki, więc możemy sobie wmówić, że ona, ta osoba się męczy bardziej już niż my, nie ma już siły. Często też tak na biegach, na stadionie trenerzy krzyczą, że wyprzedź jeszcze tamtego, on już nie ma siły, on nie daje rady i to też daje nam motywację, daje nam kopa, żeby właśnie wyprzedzić tą osobę, która jest przed nami, wyprzedzić tego frajera. A teraz bonus, fragment wykładu doktora psychologii Sławomira Świtały, fragment wykładu na naszym obozie biegowym Matner Running Team w Szklarskiej Porębie. Koncentracja na wyniku, to o tym dzisiaj już była mowa, więc nie będę powtarzał, czyli jeśli się frustrujecie, myślicie, kurczę, znów nie byłem pierwszy, znów nie byłem trzeci, znów nie byłem w czołówce, no to też nie jest niczym dobrym. W jaki sposób będę pokonywał dystans, co założę, jak się przygotuję, czy zjem, czy się wyśpię, na to macie bardzo duży wpływ, ale na to, jakie gdzieś tam miejsce ostatecznie będzie, macie no w sumie niewielki wpływ, ale jeśli nie będziecie się na tym koncentrować, na pewno dużo będzie więcej, lepiej niż gorzej.
Paweł coś chce powiedzieć. To jest to, co ja cały czas Wam powtarzam i to, co mówiłem a propos jak potem na zawodach się zachować. Że to, co robiliśmy tutaj, czyli ten rozruch, rozbieganie 3 km czy tamte 15 minut, rozgrzewka, 2-3 przebieżki i to, że tak pół żarty, pół serio, mówiłem też, że dobry trening czy dobre zawody rozpoczynają się w toalecie, to jest cały czas włączenie mechanizmu, który robicie potem z automatu. No i też, co często mówię, przygotujcie się właśnie na wszelkie ewentualności, które mogą się pojawić, więc im człowiek jest bardziej przygotowany, tym mniej rzeczy może go zaskoczyć, zestresować, wpłynąć na niepowodzenie. Czyli to, co mówię też, zacznijcie wolniej, potem przyspieszycie. Przetestujcie żele nie na zawodach, tylko na treningach, na wszelkiego rodzaju treningach. Dlatego też na przykład na tych interwałach Wam kazałem te żele testować. Zawodnicy na przykład z Hiszpanii czy z Portugalii, o Portugalii też dzisiaj porozmawiamy, no to też przy takich mocnych treningach, takich bardzo już przed startem, nawet zakładają numerki startowe i w tych numerkach startowych robią trening. Z kolei na przykład zawodnicy z Japonii, którzy gdzieś tam są uznawani za potęgę, bo mają ich szerokie spektrum bardzo dobrych wyników, aczkolwiek potem tylko pojawiała się jedna jednostka na igrzyskach, który był tam w dziesiątce, Suguru Osako. Aczkolwiek u nich setka zawodników biega szybciej niż w Polsce 3 do 4, nie? No to oni wykonują na przykład trening, jak mają jakiś mocny trening typu 40 km z narastającą prędkością, na bieżni mechanicznej, żeby trenować głowę. Więc już przygotowują się do tego, co będzie na zawodach, do trudu, który będzie pojawiał się na zawodach. Tak samo po to jest też ta siła biegowa. Po to Wam mówiłem, żebyście mocniej pracowali rękami, bo właśnie podczas biegu, jeżeli będzie się coś ciężkiego działo, kiedy będzie trzeba będzie przyspieszyć, bo będziecie zwalniać, no to właśnie mocniej pracując rękami będziecie przyspieszać. I też będziecie mieli dokładnie ten sam stan Waszego organizmu, bo tu na sile biegowej jesteście zajechani, na zawodach będzie to samo. I to sobie fajnie możecie połączyć. To tak, nawet by to przełożył na wizualizację, którą z kolei ja też stosuję i uczę na początku. Ja już później nagrywam tą wizualizację i podkładam muzykę, to tak po prostu dla osoby, żeby miała łatwiej, ale jak na początku o tym rozmawiamy, albo pierwszą czy drugim razem przerabiamy to razem, no to też proszę, żeby przyniósł rękawice bokserskie, rakietę tenisową, przebrał się strój sportowy, żeby właśnie to odczuł. Ja dziękuję Tobie za oglądanie prosto ze Szklarskiej Poręby. Polecam Tobie mój ostatni film, ostatni vlog obozowy, gdzie biegacze opowiadają o tym, co się działo między 7 a 9, czyli ostatnim dniem obozu, jakie treningi interwałowe robili, jak wyglądał trening górski i czym różnił się ten obóz od poprzednich 5 edycji. Z Tobą był Paweł Matner, fizjoterapeuta, trener biegania. Biegajcie, bądźcie zdrowi. Do zobaczenia. Cześć!